Na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej, jedynego nam na pożytek nasz zbawienny, na ósmą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, lekcję wyjętą z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie ciała dłużnikami jesteśmy, abyśmy według ciała żyć mieli. Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie. Którychkolwiek bowiem ożywia Duch Boży, ci są synami Bożymi, bo nie otrzymaliście ducha niewoli znów ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów i w duchu tym wołamy Abba Ojcze. A sam Duch daje świadectwo duchowi naszemu, żeśmy synami Bożymi, a jeśli synami, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. I Ewangelię zapisaną u świętego Łukasza Ewangelisty, którą był słów Bożych z uszanowaniem powstawszy z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim tę przypowieść. Był człowiek pewien bogaty, który miał włodarza, a tego zniesławiono przed nim, jakoby trwonił dobra jego. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z włodarstwa twego, już bowiem nie będziesz mógł włodarzyć. I mówił włodarz do siebie, co ja pocznę, gdy Pan mój odejmie mi włodarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby gdy będę złożony z włodarstwa, przyjęli mnie do domów swoich. Zwoławszy tedy z osobna dłużników pana swego, powiedział pierwszemu, ile jesteś winien panu memu? A on rzekł, 100 barył oliwy. I powiedział do, weź zapis swój i siądź natychmiast i napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ileś winien? A on odpowiedział, 100 korców pszenicy. I rzekł mu, weź zapis twój i napisz 80. I pochwalił Pan przewrotnego włodarza, że roztropnie uczynił, albowiem synowie tego świata roztropniejsi są wśród podobnych sobie niż synowie światłości. A ja wam powiadam, czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby gdy pomrzecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Tyle jest słów świętej Ewangelii przeznaczonych na dzisiejszą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie. Umiłowani w Chrystusie Panu, w tą letnią niedzielę Kościół każe nam spojrzeć na nasze życie wtedy, kiedy my myślimy przede wszystkim o odpoczynku, o wyjazdach, o pewnym jakimś tam relaksie, o urlopach, o czasie dla siebie. Mimo wszystko niedziela ósma każe nam poczynić bardzo głęboką refleksję, ponieważ zarówno święty Paweł, jak i sam Pan nasz Jezus Chrystus poruszają dzisiaj fundamentalną sprawę. Święty Paweł bardzo wyraźnie mówi o tych dwóch elementach, które w człowieku są. To jest dar Boży i nasza cielesność i nasza duchowość. To jest pewien skarb, który został nam powierzony do szafowania. Bóg nam to dał i wszystko, co Pan Bóg nam dał, jest dobre. Ale doskonale wiemy, że to, co jest dobre, może być wykorzystane źle. I tak jak na przykład pieniądz jest dobry, jeżeli się wykorzystuje go dobrze, ale może służyć do bardzo złych rzeczy. Podobnie dobry jest samochód. Ale jak ktoś po pijaku wsiada do samochodu,
to ten samochód staje się bardzo niebezpiecznym, bardzo niebezpieczną maszyną, która może spowodować wiele cierpienia i nawet śmierć. Drodzy wierni, i tak samo ta nasza cielesność, która jest nam dana, połączona z duchowością, są dobre. O ile wykorzystujemy je zgodnie z Bożym zamysłem. Ale często jest tak, że człowiek się skupia tylko i wyłącznie na tej swojej cielesności, bo jest zmysłowy i kieruje się tym, co jest zmysłowe, bo potrzeby zmysłowe są najbardziej bliskie i doprowadza to do tego, że w pewnym momencie sędzia mówi: zdaj sprawę ze swojego włodarzenia, bo nie będziesz mógł dalej tym włodarzyć. Czyli przyjdzie moment śmierci i koniec tego włodarzenia tymi dobrami zostaną nam zabrane i trzeba będzie zdać sprawę z tego, jakżeśmy włodarzyli. Widzimy tutaj tego niesprawiedliwego zarządcę, który został pochwalony przez Pana Jezusa. Nie dlatego, że był krętaczem, oszustem, tylko że dlatego, że mając świadomość, że będzie musiał się rozliczyć, wyciągnął pozytywne wnioski, ponieważ zdobył sobie tych, którzy go wesprą, kiedy on pozostanie bez tego swojego włodarstwa. Czyli wykorzystał te dobra, które mu były powierzone do tego, ażeby jego przyjaciele przyjęli go potem, kiedy zostanie pozbawiony swojego zarządzania. Drodzy wierni, ta przypowieść jest przypowieścią o życiu każdego z nas. Pan Jezus w tej przypowieści mówi o każdym z nas, ponieważ każdy z nas jest niestety nieuczciwym włodarzem. Mając ten skarb, który od Boga dostał, swoje ciało i swoją duszę, niejednokrotnie użył tych skarbów nie tak, jak tego oczekuje Pan wszystkiego. Niejednokrotnie używaliśmy naszych zmysłów, naszych władz duchowych do tego, ażeby Boga obrażać, a nie po to, ażeby pomnażać Jego chwałę. I zadziwiające jest w tym wszystkim, że my jesteśmy dość obrotni w tym, co się dotyczy tej zewnętrznej sfery. Jak wielu ludzi potrafi kombinować, obchodzić różne przepisy, zasady, różne prawa, ażeby tylko osiągnąć swoje. Ale jeżeli chodzi o sprawy wieczne, to jesteśmy zapewne trochę bardziej głupi niż ten tutaj zarządca. Ponieważ tu jesteśmy bezradni, no i co mam zrobić? Wiem, że będzie śmierć, wiem, że będzie surowy sąd, wiem, że będę musiał się ze wszystkiego rozliczyć, no ale co mam zrobić? Żyję tak, jakbym już był potępiony, jakby już zapadł na mnie wyrok i nie ma tutaj żadnej apelacji, żadnego odwołania się od tego, już po prostu tylko mogę jeszcze coś ucknąć tutaj w doczesności, więc próbuję z tego skorzystać, ale nie potrafię pomyśleć o tym, że przecież czeka na mnie cała wieczność i wyrok jeszcze nie zapadł. Wszystko przede mną. Zobaczmy, ten włodarz wykorzystuje swoje stanowisko do tego, ażeby uczynić dobro dłużnikom swojego Pana. Obniża im dług. I oni go przyjmą wtedy, kiedy Pan wyrzuci go z pracy. Drodzy wierni, my mając wszystkie nasze dary, powinniśmy wykorzystać te dary do tego, żeby osiągnąć Królestwo Niebieskie.
To jest przede wszystkim po to nam dane. Nie po to, żebyśmy wszystkiego zażyli, skosztowali, wszystkim się cieszyli, tylko po to, ażeby tym mądrze obracając, mogli być przyjęci do Królestwa Niebieskiego. I tutaj między innymi ta dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam tę drogę czynów miłości bliźniego. Że to ci, którym czyniliśmy dobro, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, to ci będą się za nami wstawiali i ci wprowadzą nas do przybytków wiecznych. Wierni, to nie tak, że ja sam siebie zbawię. To nie tak, że ja jestem samowystarczalny i nie potrzebuję innych. I wszystkimi innymi pogardzam, bo tylko mi po prostu zawadzają na drodze. To jest fałszywy krok. Czyniąc dobro bliźniemu w sposób mądry i odpowiedzialny, przybliżamy się do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus po to, stwarzając człowieka, dał mu rozum, wolną wolę, dał mu wiele zdolności, każdemu inne, ażeby je wykorzystał dla dobra bliźni i w ten sposób siebie zbawił. Drodzy wierni, nie bądźmy bezradni w tej najważniejszej sprawie, jaka jest nam zadana w tym życiu. Nie bądźmy po prostu tacy ogłupiali i mówimy, ja nie wiem, co mam zrobić. Od tak żyję, od z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i wcale nie mam pojęcia, co mam zrobić. Ażeby się zbawić. Ażeby uniknąć surowego wyroku. Zbadaj swoje sumienie. I nie trać czasu. Każdy ma wystarczająco dóbr od Pana Boga, którymi dobrze szafując może dojść do zbawienia wiecznego. Pan Bóg nikomu nie poskąpił tych dóbr wystarczających do tego, żeby się zbawił. A więc nie można pozostawić sobie jakiś problem, nadużywanie czegoś, jakiegoś daru Bożego, mowy, czy też na przykład, nie wiem, jakichś tam trunków, czy jakieś inne uzależnienie, plotki, czy może kradzież. Nie można po prostu powiedzieć, bo taki już jest. To jest część mnie. I tak pozostanie. To jest fałszywy trop. Pan Jezus chwali tego obrotnego. I nas nie będzie chwalił, jeżeli w sprawie zbawienia nie będziemy obrotni. Tak jak ten nieuczciwy dzierżawca, nieuczciwy zarządca majątku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.